Nie cierpienie dla cierpienia, nie krzyż dla krzyża, nie piątek dla piątku, nie po to, aby pytać skąd i co dalej. Wszystko to bez sensu, za mało. Lecz po to, by być z Tobą, pobiec, bać się i zostać, skoro Ciebie bolało. Tak kiedyś ksiądz Twardowski opisał doświadczenie pustyni, doświadczenie pustyni Wielkiego Postu. Nie krzyż dla krzyża, nie piątek dla piątku, nie cierpienie dla cierpienia, lecz po to, by się spotkać. I to nasze kolejne spotkanie z Chrystusem, który przynęcił nas na pustynię, który zaprasza nas na pustynię po to, żeby przemawiać do naszego serca. Chcemy podążać za Nim. Ja nie jestem przewodnikiem po pustyni. Idę razem z Tobą, wpatrzony w Tego, który nas oboje prowadzi. A On odmierza kroki rytmem swojego słowa. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu czytamy w świątyniach słowa opowiadające o kuszeniu Jezusa na pustyni. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus z nad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni 40 dni. I był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. A potem następne pokusy. Jezus wyprowadzony na górę i ukazane mu są wszystkie królestwa świata. Dam ci je wszystkie, mówi szatan, tylko padnij i oddaj mi pokłon. Ale Jezus odpowiada: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. I wreszcie trzecie miejsce pokusy, Jerozolima, miasto, jego centrum, świątynia, duchowe centrum narodu. Rzuć się w dół, mówi szatan, albowiem aniołom swoim rozkazał, aby cię strzegli na wszystkich swych drogach, abyś stopy nie uraził o kamień. Jezus, który odpowiada: nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Trzy pokusy w trzech różnych miejscach, które w jakiś sposób powrócą w tajemnicy Wielkiego Postu. Najpierw pustynia, potem wysoka góra, z której widać lepiej, wreszcie miasto, święte miasto Jeruzalem, w którym dokonało się to, co najważniejsze, zbawienie człowieka. Teraz Jezus wychodzi na pustynię po to, by... Właściwie po co? Po co Jezus wyszedł na pustynię? Czasami myślimy, że centrum tego opisu jest ta trzykrotna pokusa. Pokusa, której ślad doskonale odnajdziemy w naszym własnym życiu, w naszym własnym sercu. Bo czy z czasem nie stajemy wobec pokusy, by zwykły kamień uczynić chlebem? Czy nie mamy czasem pokusy, by czarny, twardy kamień zamienić w chleb, którym nasycimy nasz głód, którym zapchamy nasze pragnienie konsumpcji? A któż z nas nie stanął kiedyś wobec pokusy, wobec chęci, wobec pragnienia, by posiąść te wszystkie wspaniałości i bogactwa, bo może uczynią życie łatwiejszym, bo może uczynią życie przyjemniejszym, prostszym? Ile jesteś w stanie zrobić, żeby zdobyć te wszystkie bogactwa? A może trzecia pokusa i jej ślad również znalazłeś w swoim życiu? Może i w twoim życiu przyszedł taki moment, w którym chciałeś kusić Pana Boga? Ale wydaje mi się, że to nie te trzy pokusy stanowią centrum opowiadania Łukasza o pobycie Jezusa na pustyni. Pierwsze słowa tego fragmentu mówią, iż Jezus pełen Ducha Świętego i prowadzony przez Ducha, wiedziony przez Ducha, przebywa na pustyni. Jezus przebywa na pustyni pełen Ducha Świętego i prowadzony przez Ducha Świętego. Czy to nie jest wskazówka na nasz Wielki Post? Czy to nie jest wskazówka na naszą drogę przez pustynię? Pozwól prowadzić cię przez pustynię.
Pozwól Duchowi prowadzić Cię po ścieżkach pustyni Wielkiego Postu. Pozwól Duchowi prowadzić Cię.